Jeśli chodzi o możliwą definicję faszyzmu i to, jak ten faszyzm, czyli to, jak ten faszyzm właściwie rozumiemy, kiedy mówimy o zagrożeniu faszyzmem albo wzrastaniu w siłę jakichś faszystowskich czy faszyzujących ruchów. Tutaj wydaje mi się, że trzeba też zrezygnować z mocno zakorzenionych w naszym myśleniu przyzwyczajeń. Zwłaszcza z takiego wyobrażenia, że niebezpieczeństwo czy zagrożenie faszyzmem dziś polega na realnej możliwości zapanowania na przykład w Polsce czy w jakimś innym kraju bliższym lub dalszym faszystowskiego reżimu, tak? Na podobieństwo takich reżimów, na podobieństwo chociażby właśnie reżimu nazistowskiego pod panowaniem Hitlera i jego kompanów. Czyli nastanie właśnie totalnego faszystowskiego porządku społeczno-politycznego, ustroju faszystowskiego z kimś, powiedzmy, w rodzaju Hitlera na czele. Oczywiście tak też może się zdarzyć, ale o wiele bardziej prawdopodobna jest, powiedzmy, taka pełzająca faszyzacja życia, znów publicznego, politycznego, ale też życia codziennego. I wzrastanie w siłę, albo raczej wybijanie się na pierwszy plan pewnych elementów czy aspektów, które w sumie składają się na to, co nazywamy faszyzmem, ale które nie muszą i w zasadzie przeważnie nie występują razem, tak? Chodzi mi o taką prostą rzecz, że faszyzm jest połączeniem, jest pewnym powiązaniem, amalgamatem różnych aspektów, elementów, takich jak, powiedzmy, właśnie skrajny nacjonalizm, rasizm, ksenofobia, pewnego rodzaju mizoginia prawdopodobnie też jest istotnym składnikiem faszyzmu, homofobia. Można by wymieniać dalej te elementy, ale pamiętać trzeba, że w przypadku faszyzmu mamy do czynienia raczej z czymś, co w filozofii nazywa się za Wittgensteinem rodzinnymi podobieństwami, tak? To znaczy, to nie jest tak, że z faszyzmem mamy do czynienia tam i tylko tam, gdzie występują wszystkie te elementy, czy wszystkie te cechy. Przeważnie właśnie ta faszyzacja polega na tym, że tu i tam jeden z tych elementów powiązanych być może z kilkoma innymi się pojawia i jakby zawłaszcza przestrzeń, potem znika i ustępuje jakiemuś innemu fenomenowi, w którym kilka innych elementów właśnie tworzy taką faszystowską kombinację i tak dalej. Innymi słowy, musimy przestać myśleć o tym, że albo już mamy faszyzm, bo po prostu po całości, że tak powiem, wszystkie te rzeczy dochodzą i aspekty dochodzą do jakiegoś powiązania i tworzą właśnie jakiś absolutny, totalny faszystowski porządek. Albo nie mamy żadnego problemu z faszyzmem, bo ten nie jest faszystą na przykład, bo nie jest rasistą, a tylko skrajnym nacjonalistą, a tamten nie jest faszystą, bo niekoniecznie jest homofobem, ale za to rasistą i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, co właściwie można i trzeba robić, żeby temu procesowi faszyzacji życia w jakiś sposób się przeciwstawić. To oczywiście zależy od tego, w jakim miejscu się znajdujemy i jakie mamy możliwości oddziaływania na nasze otoczenie. Ja ze swojej perspektywy
oczywiście mogę powiedzieć przede wszystkim chyba o jakichś działaniach takich edukacyjnych, albo o, raczej może o pewnego rodzaju kontredukacji, którą trzeba i trzeba będzie jeszcze przez dłuższy czas najprawdopodobniej prowadzić. Kontredukacji polegającej na oduczaniu ludzi myślenia w tych kategoriach, do których jesteśmy od i będziemy od najmłodszych lat przyuczani. No, myślenia właśnie w kategoriach zamkniętych tożsamości, nie wiem czy nacjonalizmu, bo ściśle rzecz biorąc nacjonalizm nie jest jeszcze wszechobecną i oficjalną doktryną narzucaną, nie wiem, przez programy szkolne i tak dalej, ale na pewno akcent kładziony zawsze i wszędzie na właśnie patriotyzm jako wartość i taką perspektywę, powiedziałbym, polskocentryczną w myśleniu o historii Europy i świata, to jest coś, co od najmłodszych lat przygotowuje nas na uleganie faszystowskim argumentom, powiedzmy. No więc tego rodzaju kontredukacja to jest oczywiście zadanie dla nauczycieli akademickich, ale nie tylko akademickich, bo tak naprawdę już właśnie w szkole tej propagandzie trzeba się tam, gdzie można, przeciwstawiać. I wszystko tak naprawdę zależy, w każdym razie bardzo wiele, po prostu od indywidualnych postaw uczących, dlatego że oczywiście są podręczniki, programy, wytyczne i tak dalej, ale koniec końców zawsze sprowadza się to do sytuacji konkretny nauczyciel z konkretnymi uczniami w klasie i nawet przedstawiając to, co jest w programie czy w podręczniku, można przez sam sposób, w jaki się to podaje i przez różnego rodzaju uwagi, które można nawet między wierszami formułować, przez to wszystko można mieć bardzo konkretny, wydaje mi się, wpływ jednak na message, jak się przekazuje. Odrębną sprawą jest oczywiście kwestia i trudną, ale też wydaje mi się w sposób jednak fałszywy, przeważnie stawianą w mainstreamowych dyskusjach na temat faszyzmu, jest kwestia przemocy i tego, na ile uzasadniony czy usprawiedliwiony jest odpór właściwie dawany faszyzmowi bezpośrednio na ulicy, tak? Chodzi o działalność takich grup jak Antifa czy innych, które po prostu, owszem, tam gdzie jest to konieczne, uciekają się do przemocy i nie pozwalają faszystom zapanować w pełni nad ulicami, że tak to nazwę w skrócie. Wydaje mi się, że ci ludzie są jednak niesprawiedliwie traktowani przez większość mainstreamowych mediów. Oczywiście są ważkie argumenty za potępianiem przemocy jako takiej, przemocy we wszelkich sytuacjach, ale z drugiej strony tych ulic nie możemy tak po prostu oddać, wydaje mi się, i kiedy w grę wchodzi na przykład ochranianie antyfaszystowskich demonstracji czy manifestacji w sytuacji, kiedy policja już to jest neutralna, już to sympatyzuje z faszystami, to jest po prostu konieczność. Dlatego nie sądziłbym tych ludzi zbyt pochopnie,
i nie odsądzał od czci i wiary, a już na pewno sam fakt stosowania przez nich przemocy wobec faszystowskich bojówkarzy nie jest moim zdaniem rozstrzygającym argumentem za tym, jakoby oni sami byli, jak to się często mówi, takimi samymi faszystami, tylko pod innym sztandarem. Faszyzm jest czymś dużo więcej niż skłonnością, a nawet jakiegoś rodzaju upodobaniem do stosowania przemocy. Tak? Jeśli chce się kogoś oskarżyć o bycie faszystą, czy jakąś grupę o bycie właśnie grupą faszyzującą, trzeba się jednak dokładnie przyjrzeć, jak ta grupa funkcjonuje. Nie chodzi mi wyłącznie o ideologię, to jest jasne, ale też o jakby wewnętrzny sposób funkcjonowania, na ile są to grupy ściśle hierarchiczne, na przykład, a na ile obowiązuje w nich jednak jakiś rodzaj kultury równości, jaki jest, jak sądzę, w przypadku Antify, jakie jest miejsce kobiet w tej grupie i tak dalej, i tak dalej. W moim głębokim przekonaniu żadnej symetrii między faszystami a Antifą po prostu nie ma.